Polska przeznaczyła już około 12 miliardów złotych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wielu z nich założyło w naszym kraju firmę lub podjęło pracę. Dlatego zmienią się warunki pomocy w zakresie zakwaterowania. Polska cały czas pomaga uchodźcom z Ukrainy. Jeżeli chodzi o pomoc, to ona tak jest mniej więcej na takim poziomie, na jakim planowaliśmy tą pomoc. Znaczy w ustawie pomocowej na pierwsze pół roku planowaliśmy około 8 miliardów złotych i to są środki, które przez pierwsze pół roku zostały wydatkowane. Polacy, którzy pomagali Ukraińcom, otrzymywali 40 zł za dzień pomocy przez 120 dni. Środki trafiły także do organizacji pozarządowych i samorządów. Do dzisiaj łącznie na pomoc polski rząd wydał około 12 miliardów złotych. Część środków to są również środki, które wracają do Polski w podatkach. A to dlatego, że 500 000 uchodźców podjęło w Polsce pracę. Powstało także wiele firm założonych przez Ukraińców. Od marca część uchodźców zacznie partycypować w kosztach zakwaterowania. Muszą być mechanizmy, które w pewien sposób wymuszą również już po dosyć długim okresie czasu, bo przecież część z tych ludzi jest od blisko roku w Polsce, usamodzielnienie się, znaczy ta pomoc musi być etapowana i w ramach właśnie takiego etapowania te osoby, które mogą, powinny partycypować w kosztach utrzymania w Polsce. Polska bierze również udział w rozmowach na temat odbudowy Ukrainy. Odpowiednie mechanizmy przygotowuje minister rozwoju. W procesie chce uczestniczyć już 1400 firm.